Zawsze lubiłem połączyć w kuchni smak słodko i kwaśny. To dlatego jestem naprawdę fanem sos słodko-kwaśny. Istnieją na świecie różnych sosów, różnych przepisów. Mój ulubiony sos słodko-kwaśny jest sos słodko-kwaśny tajski. Dlaczego? Dlatego, że zawiera mnóstwo chili, a jeszcze ostrość pasuje właśnie do tego sosu. Czyli w środku teraz moździerz będę pogniatał właśnie czosnek razem z chili, żeby tworzyć taką papkę. Dodaję 14 chili pokrojone drobniej do środka. Jak jesteś twardziel i lubisz po prostu sos słodko-kwaśny, który jest bardzo, bardzo ostry, to zostaw po prostu pestki. No voilà. I teraz w środku garnek dodaję właśnie ocet, czyli tak, tutaj mam 200 ml octu i dodaję jedną łyżeczkę soli i czas, żebyśmy dodawali właśnie ten element słodki, czyli cukier, 250 g. Pogrzeję właśnie ocet razem z solą i cukrem, żeby po prostu sól i cukier się rozpuściły. Do środka teraz dodaję purée z chili i z czosnkiem. No i tak jak jest, gotujemy naszego sosu do konsystencji, której chcemy. To jest bardzo, bardzo octowe. Super. No i przeleję to do miseczki. Jak widzisz po konsystencji, to on jest wiele, wiele mniej rzadszy niż ten sos słodko-kwaśny, który kupujesz w butelce. Dlatego, że po pierwsze nie zawiera właśnie skrobia ziemniaczana, a po drugi jeszcze to jest bardzo gorące. Jak się zrobi zimne, to on troszeczkę się zagęści, ale nigdy nie będzie taki gęsty jak właśnie butelka kupiona w sklepu. Takiego sosu, jak będzie zimne, to możesz przechować albo do takiej sosierki na przykład lub do słoika i maksymalnie 7 dni możesz to przechować w lodówce. Warto mieć takiego sosu, dlatego że jak robisz, nie wiem, na przykład smażony ryż, albo na przykład masz krewetki z grilla, to taki sos idealnie pasuje. No i co, rób go, on jest pyszny i pamiętaj o tym, że masz tutaj na dole możliwości napisać: zrobiłem ten sos, podoba mi się, ja to serwowałem z kurczakiem i polecam. Albo może możesz napisać: nie no, ten sos to tragedia, Pascal, jak mogłeś mi to proponować? Czyli komentuj i oczywiście zasubskrybuj. I do zobaczenia, pa! Nowy kanał YouTube, wrócimy do podstawowych przepisów, do teorii. I tutaj naprawdę będzie nieźle się działo, czyli warto tutaj zajrzeć od czasu do czasu.